Witam serdecznie. Drugi dzień świąt i cykl na tapecie. Siódmy zespół piłkackiej Ekstraklasy klasy po rundzie jesiennej. Górnik zabrze, piłkarze z województwa śląskiego. Moje podsumowanie potopiecznych Jana Urbana. No i lecimy. Górnicy Zabrze zagrali w trzech rundach Pucharu Polski. Zaczniemy od Pucharu Polski. Dwa razy nie musieli wyjeżdżać poza województwo śląskie. Najpierw zagrali w Katowicach takiej mecz przyjaźni, można rzec yy, powiedzieć, przy Bukowej z GKS-em Katowice, Kilka tysięcy kibiców. Pewne zwycięstwo 4 do 0. Pod koniec meczu kapitalne zawody Lorenza. Enaliego, dwa jego gole, zwycięstwo pewne 4 do 0. Później była runda w Sosnowcu na stadionie Zagłębia. Mecz także z pierwszoligowcem, zwycięstwo podogrywce, ogrywce 2 do 1. Paweł Olkowski zapewnia to zwycięstwo. Niewykorzystany rzut karny na cimento, przystanie 1 do 1 golka pralika. No i awans do kolejnej rundy. Tam piłkarze z Zabrza spotkali się ze szczecińską pogonią. Dzielnie walczyli. No i wywalczyli dogrywkę w meczu w Szczecinie. Szczecinianie musieli dopiero po dogrywce pokonać górników. W 95. minucie bardzo mocnym, silnym strzałem Leo Borges przesądził o tym, że górnicy właśnie z pogonią Szczecin odpadli i nie dostali się do ćwierć finału. Przejdźmy teraz do tego, co działo się w Lidze, jeżeli chodzi o górnika Zabrze. Siódme miejsce, czyli powtórka z poprzedniego sezonu na koniec sezonu, no bo przecież górnicy zajęli siódme miejsce. Za Jana Urbana bardzo dobre miejsce. No i teraz. Także jest to siódme potwierdzone miejsce. 26 punktów w 19 spotkaniach, 7 zwycięstw, 5 podażek, 7 remisów. Bramki minimalnie na plus to też warto zauważyć: 22 do 21. I tak to wygląda. Procentowo wygląda niemalże porówno. Zwycięstwa i porażki tyle samo: 36 i 8, 36 i 8 remisów, niewiele ponad 26. Jeżeli chodzi o ten najlepszy i najgorszy mecz, no to na pewno to 5 do 0 w Łodzi z Łódzkim Klubem Sportowym. Tam bardzo dobre spotkanie rozegrał Japończyk Daisuke Okota. No a najwyższa porażka 1 do 4 nie przynosi jakiegoś wstydu z tak ofensywnie ustabilizowaną i usposobioną jak Białystok. Przypomnę 45 goli jakieloni Białystok w tym sezonie. No i te. Jedne z tych 45 goli to były 4 strzelone przeciwko górnikowi Zabrze. To jest ta najwyższa porażka zabrzan w piłkarskiej ekstaklasie, jeżeli chodzi o rundę jesienną. Tak to wygląda procentowo, niemalże porówno: 7,5, 7, 7 zwycięstw, 5 remisów, 7 porażek siódmej ekipy po rundzie jesiennej piłkarskiej ekstaklasy. No, najlepsi strzelcy i najlepsi asystenci, chyba po raz pierwszy mamy taki Miszmasz. Zobaczcie, najlepszych strzelców w górniku i jeżeli mielibyśmy brać tylko dwóch, no to musimy wybrać sześciu. No bo znakomity Dajsuka Jokota ma w tym sezonie 7 goli i asystę. Znakomity naprawdę sezon młodego, 23-letniego Japończyka. Później mamy Szymona Czyża, Adriana Kapralika, Sebastiana Musiolika, Laurenza Enaliego, który dołożył też dwa gole w pucharze Polski. I Lukasa Podolskiego, który na początku sezonu strzelił jednego gola, i w tym ostatnim meczu tego roku z Wartą Poznań też dołożył jednego, dwa gole w tym sezonie. Lukasa Podolskiego, który miał też swoje problemy zdrowotne. Jeżeli chodzi o najlepszych asystentów. Cztery asysty napastnika, byłego piłkarza Rakowa, Częstochowa, Sebastiana Musiolika, no i były piłkarz Radomiaka, 28-letni Filipe Nascimento, który nie wykorzystał właśnie w tym meczu Pucharu Polski w Sosnowcu rzutu karnego. Tak to wygląda, no składa się to na ładną liczbę, bo tu mamy 17 goli najlepszych strzelców, 7 goli Jokoty i 10 goli pozostałych, plus 6 asyst Musiolika i Nascimento. Przypomnę, górnicy z Zabrza strzelili w tym sezonie 22 gole, więc tutaj jest... Dysproporcja, dużo tych zawodników, no tylko, tak jak mówię, jest też dysproporcja, jeżeli chodzi o tego najlepszego strzelca i tych strzelców na pozycji numer 2, których mamy w liczbie 5. No i te podsumowania moje, jeżeli chodzi o Górnika Zabrze, mocne i słabe strony, na pewno Jan Urban, czyli ta pierwsza. Kadencja Jana Urbana, później zwolnienie, później trener Gaul prowadził przez kilka miesięcy górników, no i władze górnika postanowiły, że jednak dobrze by było przywrócić Jana Urbana do świata żywych, jeżeli chodzi o ławkę tenerską górnika Zabrze. I to był strzał w dziesiątkę, to był strzał w dziesiątkę, że władze górnika potrafiły wyjąć dłoń w stronę właśnie trenera, w stronę jednej z legend górnika Zabrze, jeżeli chodzi. O piłkarza, no i ten Jan Udban za to robi znakomitą robotę, bo tak jak mówię, siódme miejsce górników, na koniec poprzedniego sezonu pewne. Miejsce no, w pierwszej połówce, w pierwszej ósemce, bądź co, bądź zespołu, który kilka tygodni wcześniej walczył kurczowo o utrzymanie. No i teraz Górnika, mimo swoich problemów w trakcie tej rundy jesiennej, swoich problemów w, w, gdzieś w granicach września, października i listopada, Górnicy też mieli słabszy czas w Ekstraklasie, nie potrafili kilka tygodni wygrywać, ale jednak Jan Urban zostawia zespół na siódmym miejscu z 26 punktami. Drugą mocną stroną jest druga defensywa ligi w meczach domowych. No właśnie, bo jak spojrzymy, to górnicy w 9 spotkaniach domowych stracili zaledwie 6 goli, i lepszy w tym aspekcie jest tylko Raków Częstochowa, który w 10 spotkaniach stracił 4 gole. Na drugim miejscu razem z górnikiem zabrze jest też inna ekipa z Górnego Śląska Piast Gliwice. No ale Piast Gliwice u siebie wygrał z 8 spotkań 3, no a górnik z 9 spotkań u siebie wygrał. 5, więc znakomicie grają zabrzanie u siebie, i to też to miejsce, które składa się na miejsce numer 7, w lidze są te. Właśnie to są te mecze domowe, gdzie górnicy grali z polotem, gdzie potrafili pokonać raków Częstochowa Wysokowarte, poznań. Kilka innych zespołów naprawdę przejechało się na, na zespole Jana Urbana, i tam u siebie w domu, przy swoich fantastycznych kibicach, piłkarze górnika zabrze czują się znakomicie. Mocną stroną są dobre wyniki, pomimo różnych problemów. No, przede wszystkim te problemy finansowo-organizacyjne, które nie są na Odpowiednim poziomie cały czas te, te problemy, przede wszystkim finansowe, te strukturalne w klubie, tak jak mówię, są nie na odpowiednim poziomie. Nie do końca wiemy, jaka jest sytuacja finansowa górnika zabrze, jak wygląda sytuacja z płacami, jak wygląda sytuacja ze sponsorami, prawda. I cały czas od kilku dobrych sezonów ciągnie się to za górnikiem zabrze, a mimo to górnicy potrafią być rok po roku w tej górnej połówce tabeli i nie zważać na problemy finansowe. Też takim mocną stroną na pewno jest osoba Lukasa Podolskiego, która od kilku sezonów podniosła ten marketing, wizerunek klubu na zdecydowany plus, no bo taki zawodnik, mistrz świata przychodzi do Górnika Zabrze, swojego ukochanego górnika, któremu od, od małego kibicuje. To też jest ważna postać. Być może po zakończeniu kariery Lukas Podolski gdzieś wejdzie ze swoimi udziałami, czy kupi akcję Górnika Zabrze i też będzie wspierał ten klub finansowo, bo to też jest ważne, by taka wielka sława Kilkunastokrotny mistrz Polski, legenda polskiej piłki, jeżeli chodzi o klub, jeżeli chodzi o nazwiska, jeżeli chodzi o piłkarzy, reprezentantów Polski, trenerów, którzy przychodzili przez ten klub, żeby gdzieś tam widniała na na, żeby gdzieś tam ten klub rozwijał się, jeżeli chodzi o piłkarską Klasę I te dobre wyniki, mimo różnych problemów, są zdecydowanie mocną stroną. To też powodują moim zdaniem kibice, ta społeczność, dziesiątki, może setki tysięcy kibiców Górnika Zabrze, którzy są rozsiani nie tylko po całym Górnym Śląsku, ale na pewno Górnik Zabrze, taki klub ma wielu kibiców w Polsce, no i oczywiście Polaków mieszkających za granicą. Przejdźmy do tych słabych stron. No, właśnie problemy finansowe. To są te słabe strony, że z jednej strony są wyniki pomimo tych problemów, no ale problemem są problemy finansowe. No, te problemy finansowe mogą spowodować za jakiś czas, że górnicy będą mieli wielki problem. Wydaje się, że gdzieś tam to się powoli stabilizuje, ale na ten czas na pewno górnicy są jedną z tych zespołów, jednym z tych klubów, gdzie te problemy finansowe mają miejsce, że ta sytuacja nie jest ustabilizowana na takim poziomie, że piłkarze mogą zdecydowanie nie myśleć o przyszłości, tylko skupić się na graniu w piłkę. Tutaj nie do końca tak jest. Piłkarze jednak muszą patrzeć, co dzieje się w strukturach klubu, jak wyglądają te problemy finansowe i kiedy, kiedy. Albo czy w ogóle zostaną w najbliższym czasie zażegnane. No, słabą stroną, jeżeli chodzi już o aspekty sportowe, jest słaba gra na wyjazdach. No, właśnie, z 10 spotkań wyjazdowych Górnik wygrał tylko 2, 5 przegrał, zdobył dokładnie 9 punktów, 15 goli stracił, czyli 2,5 raza więcej goli stracił na wyjazdach niż u siebie. No i 13 strzelił, czyli o 4 gole więcej strzelił na wyjazdach. Też te problemy są zauważalne w tych meczach, o których ja mówiłem, gdzie. To miało miejsce w październiku i w listopadzie, gdzie górnicy Jana Urbana przeżywali taki duży kryzys duży kryzys, duży regres formy. Tam wydawało się w pewnym momencie, że zaraz zaczną się dyskusje nad zwolnieniami, niezwolnieniami. Trener Jan Urban wytrzymał, włodarze wytrzymali i górnicy zakończyli rundę z wycięstwami, remisami, kilka meczów bez porażki i spokojną grą. Ta porażka w Szczecinie w Pucharze Polski niczego nie zmienia, no bo przegrać podogrywcę z pogonią Szczecin regularnie grającą w europejskich pucharach, w fazach kwalifikacyjnych to nie jest wstyd, więc tutaj myślę, że jest zdecydowanie na plus. No, i trzecim, trzecią słabą stroną, no myślę, że większość naszych klubów piłkarskich ekstra klasy ma problemy z napastnikiem. Nie ma typowego Exposito, nie ma typowego Kulurisa, nie ma typowego Enrique, czy tak jak w Stali, Szkurina. No i właśnie ten problem górnika zabrze. No, bodaj słuchaj, okota, to nie jest napastnik, a najlepszym napastnikiem górnika zabrze jest Sebastian Musiolik. Liczby wcale Sebastiana nie są takie najgorsze, prawda? No bo yy, te dwa gole plus 4 asysty w piłkarskiej ekstaklasie po przyjściu z Rakowa Częstochowa. To są takie niezłe, średnie, przeciętne statystyki, no ale tak jak mówię, od napastników wymagamy goli, wymagamy dobrej gry, wymagamy skuteczności. Tutaj nie ma tego skutecznego napastnika. Jeżeli patrzymy na Sebastiana Musiolika, no jest takim bardzo ofensywnym zawodnikiem Lorenz Okoli. Dwa gole w tym sezonie, plus dwa gole w Pucharze Polski. Bardzo szybki, zwinny, ofensywnie grający zawodnik, też mogący grać na pozycji Musiolika. Więc wydaje się, że jeżeli dobrze ten chłopak przepracuje okres przygotowawczy, ten zimowy, to może być jeszcze wzmocnieniem. Teraz już ta aklimatyzacja będzie przebiegała szybciej, bo ten chłopak zna Zabrzański zespół, zna pomysł na, na, na zespół Jana Urbana i te gole mogą się pojawić i u Enaliego i u Musiolika. No, a tak jak mówię, ten Daisuke Jokota jest znakomity, no bo w tamtym sezonie mieliśmy dwóch Japończyków w górniku: Jokota, Okunuki. Okunuki w całym sezonie dla Górnika strzelił 4 gole i przeszedł do długiej Bundesligi, do i Jokota w, po tej, po połowie sezonu ma już 7 goli asystę. Znakomici są ci Japończycy w Górniku, Zabrze i też. Mogę takim malutkim plusikiem dodać te transfery, które są jednak w Zabrzu, że te transfery są też tafione, bo oprócz Okunuki, oprócz Jokoty, na pewno dobrym transferem było kilkanaście miesięcy temu sprowadzenie Rasaka, wcześniej oczywiście Lukasa Podolskiego, też trzeba było go sprowadzić, podpisać, kilku innych zawodników. Na pewno na plus jest bramkarz Daniel Bielica, który gdzieś tam ustabilizował tą swoją formę. Ponad 60 meczów w piłkarskiej Klasie, też gdzieś tam swoje szanse dostało w Warcie Poznań. Tak więc tutaj mamy minusa, jeżeli chodzi o brak skutecznego napastnika, a jeżeli chodzi ogólnie, tak już mówiąc o mocną to na pewno ta kadra zespołu jest ciekawa, bo tak jak mówię, jest ciekawy ten Słowak Adrian Kapralik, 21-letni. Myślę, że Filipe Nascimento też nie pokazał swoich ostatnich, swoich tych takich Pełnoprawnych wartości, jeżeli chodzi o piłkarską ekstraklasę, mamy Podolskiego, bramki strzelać, potrafi Piotr Krawczyk, 14 goli w piłkarskiej ekstraklasie, Rasak, prawda, jest ciekawy młody chłopak Kamil Lukoszek, ciekawy młody chłopak Krzysztof Kolanko, jest Kostas Triantafylopoulos, 30-letni obrońca, były piłka szczecińskiej pogoni, doświadczony Paweł Olkowski, który gdzieś tam potrafi wchodzić, dawać swoje swoje akcenty, jeżeli chodzi o, tą, o, o ten zespół. Erik Janża, reprezentant Słowenii, który zagra na Mistrzostwach Europy. No i bardzo dobra forma środkowego obrońcy Rafała Janickiego. 340 meczów w klasie 11 goli na ten czas. Myślę, że Rafał Janicki przeżywa troszeczkę swoją długą młodość, bo ostatnie tygodnie i miesiące w Górniku Zabrze na pewno trzeba uznać jako te pozytywne aspekty jego gry w piłkę. Co nie zawsze szło w parze z umiejętnościami Rafała Janickiego. No i to był siódmy zespół piłkarskiej ekstraklasy po rundzie jesiennej sezonu 23-24 w piłkarskiej ekstraklasie Górnik-Zabrze. Przed nami w cyklu na tapecie będzie Zagłębie Lubin. Trzymajcie się ciepło.